Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Nie Uwierzysz. Jak co tydzień moim i Państwa gościem jest Pan Stanisław Barski, badacz zjawisk paranormalnych, tym razem z nami w studio we Włocławku. Dzień dobry, Panie Stanisławie. Dzień dobry, witam serdecznie i witam Państwa. Panie Stanisławie, dzisiaj będzie troszkę zdjęć, troszkę filmów. Zaczniemy może od przodu. Ja chyba przede wszystkim muszę się jakby oswoić tutaj. Chciałem podziękować tutaj Panu Łukaszowi, że mi odstąpił swoje miejsce. To takie moje ulubione miejsce. I jakby oswoić się, bo przecież prawie 2 lata nie było mnie tutaj, a Państwo ciągle mają takie, powiedziałbym, pewnie słuszne uwagi odnośnie jakości dźwięku. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że kierownictwo stacji pomyśli nad tym, żeby w momencie, kiedy ja tutaj nie jestem z Państwem bezpośrednio, tylko po prostu łączę się telefonicznie, żeby ten dźwięk poprawić. Myślę, że zaczniemy od przelotu UFO w tle nagrania przez argentyńską stację telewizyjną. Proszę właśnie omówić to wideo. No więc właśnie, kiedy myśmy zaczynali tą przygodę tutaj w naszej stacji, to zawsze myślałem, że coś takiego pojawi się u nas, ale niestety mamy to zastawione monitorem, mamy również żaluzje na oknach. I myślę, że gdyby nie to, to pewnie my też mielibyśmy taki film. Jak Państwo zresztą widzicie na swoich ekranach. No właśnie te zachowania UFO są czasami takie dla nas niezrozumiałe, aczkolwiek patrząc na to w aspekcie całości zjawiska, to one są, powiedziałbym, arcymądre i arcyprzemyślane, a jednocześnie niesamowitą cierpliwość wykazują ich załogi, kimkolwiek są, bo oczywiście, kiedy mówimy o UFO, to gdzieś w podświadomości mamy wrażenie, że mówimy o istotach jednego rodzaju. Ja myślę, że po ziemskim niebie i w okolicy Ziemi śmigają statki różnych, powiedziałbym, cywilizacji, czy też różnych istot żywych. To będzie takie bardziej ogólne stwierdzenie, które tutaj się nami interesują. Mówiłem kiedyś Państwu o tej hipotezie mimikry. I tutaj o nią trochę dzisiaj zahaczymy, ale tylko właśnie w aspekcie tego, bo powiedzmy sobie szczerze, to co Państwo widzicie na swoich ekranach, to jest celowe, to jest ściśle celowe działanie załogi UFO, w tym przypadku tego, aby miliony ludzi zobaczyły przelot tego obiektu. No oczywiście wybrano w dość specyficzny sposób, wybrano miejsce. Czas co prawda jest to z zeszłego roku, ale tu data nie odgrywa roli. Jedynie świadczy o tym, że następuje intensyfikacja jakby, czy prezentacja ich, jakby dalszy taki etap przyzwyczajania świadomości ludzkich społeczeństw do ich obecności. Jest to robione w sposób, tak jak powiedziałem, bardzo konsekwentny, bardzo cierpliwy i podobnie jest z ludźmi. Jedni fotografują UFO, inni nie fotografują. I nagle następuje taka sytuacja, jaką tutaj mamy, gdzie to jest już drugi taki film, bo pierwszy, o ile pamiętam, jest chyba z 2007 roku, kiedy reporterka telewizji niemieckiej przeprowadza wywiad i w tle również przelatuje obiekt. I tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości, że obiekt jest autentyczny, że film jest autentyczny, no bo gdybyśmy poszli głosem sceptyków, tych takich zatwardziałych sceptyków, którzy twierdzą, że tak naprawdę wszystko jest sfałszowane, no to trzeba by tak naprawdę oskarżyć całą tą stację telewizyjną o jakąś niesamowitą mistyfikację. Myślę, że Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że żadna stacja telewizyjna na świecie nie podjęłaby się czegoś takiego, no chyba, że byłby to Prima Aprilis, ale akurat w tym przypadku nie chodziło o Prima Aprilis, ponieważ straciłaby wiarygodność. Czyli to, co Państwo oglądacie na ekranach, jest rzeczywiście autentycznym przelotem. No, można tu dyskutować. Sceptycy będą zawsze dyskutować, a może to ziemski obiekt, bo my tak sobie lubimy bardzo uspokajać to swoje ludzkie ja, tą swoją świadomość, że przecież tak naprawdę większość ludzi uważa, że my jesteśmy koroną wszechświata, że poza nami, że my jesteśmy jako istoty żywe w najwyższej takiej hierarchii rozwoju czy świadomości. Otóż, drodzy Państwo, nie, kiedyś to, co ciągle mówię, kiedyś przebudzenie może okazać się bardzo przykre.
Panie Stanisławie, myślę, że równie ciekawe są zdjęcia tych takich różowych baniek, które wyglądają dość tajemniczo. Proszę objaśnić więcej, co to są za obiekty? No tutaj muszę powiedzieć, że wczoraj dyskutowałem z pewną bardzo bliską mi osobą, która zupełnie w żartach powiedziała, że pewnie ta różnorodność UFO jest taka, że pewnie są i różowe. Oczywiście są różowe, znalazłem je. Przy okazji chciałbym tutaj pozdrowić moją wczorajszą rozmówczynię. Oczywiście zdjęcia, które tutaj Państwo widzicie na ekranach, są również zdjęciami autentycznymi. Jest to o tyle ciekawe, że zrobione zostały w okresie różnica kilku dni i różnica w odległości jest około 1600 km. One zostały zrobione w Nowym Meksyku. No, rzeczywiście wyglądają fantastycznie. Wszystko wskazuje na to, że obiekt pokazuje, w jaki sposób tworzy wokół siebie, no właśnie, tworzy wokół siebie taką potężną bańkę i tak naprawdę ona może spełniać wiele czynników, ponieważ wiemy, że w momencie, kiedy my, którzy wysłaliśmy kiedyś w kosmos, zdaje się w 1971 roku, metalowe tabliczki z informacją o tym, że istniejemy w tym właśnie miejscu wszechświata, i tam na tych tabliczkach również było zaproszenie dla istot, które ewentualnie odczytają te tabliczki, kiedy się przejmą, zaproszenie na Ziemię. No tak, tylko że w momencie, kiedy w polu widzenia dział, czy rakiet, czy karabinów maszynowych nas, Ziemia, znajduje się jakiś obiekt, to oczywiście do niego strzelamy. No rzeczywiście zaproszenie jest, wręcz powiedziałbym, fantastyczne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tym przypadku ta bańka no, coś symbolizuje też, tak? Lub jest też formą zachowania się UFO. Natomiast wiemy o tym, że UFO, to już o tym meldowali piloci amerykańscy w latach 50., że UFO potrafi stworzyć wokół siebie taką właśnie jakby z promieni elektromagnetycznych taką zaporę. No tutaj przecież mamy słynny film i zdjęcia, kiedy to nad Los Angeles w 1942 roku amerykańscy kanonierzy strzelali do obiektu, który się pojawił. Wystrzelono wtedy 1642 pociski. Kanonierzy zaklinali się, że pociski musiały ten obiekt dosięgnąć, a jednak go nie zestrzelono. Więc myślę, że ta bańka, która jest jakby tworzona przez UFO, spełnia wiele zadań i ma jakby po prostu wiele aspektów w jego działalności. Zdjęcia są piękne i tak jak powiedziałem, wykonane są w odległości ponad 1500 km w przeciągu kilku dni w dwóch różnych miejscach. Jeszcze gdzieś takie zdjęcie spotkałem nad Australią, ale po prostu nie udało mi się go gdzieś tam z archiwum znaleźć, dlatego pokazuję Państwu tylko te dwa z Nowego Meksyku. Panie Stanisławie, to teraz znowu filmik, tym razem prezentujący przelot UFO nad Waszyngtonem. No, taka dość filmowa wizja, która zdarzyła się w rzeczywistości. Tak, określano nawet, ten incydent określano nawet bitwą nad Waszyngtonem, aczkolwiek słowo bitwa no jest tu co najmniej nie na miejscu, ponieważ ja już kiedyś mówiłem Państwu, to było w 1952 roku, kiedy kilka nocy z rzędu właśnie dokładnie nad Kapitolem pojawiały się obiekty. Teraz ten film, który Państwo oglądacie na swoich ekranach, jest filmem, który został odtajniony no, po tylu latach, prawda, 52 rok. I pokazuje jeden z tych przelotów UFO. No tam w ogóle działo się, te incydenty trwały przez kilka dni, te obiekty się pojawiały, w tym przypadku akurat są widoczne, te obiekty się pojawiały, ale kiedy podrywano myśliwce w celu przechwycenia tych obiektów, one znikały. Były na radarach, natomiast piloci wizualnie ich nie widzieli, więc kolejny aspekt do jakby już w tym momencie pewności, że pewne rodzaje UFO, a być może wszystkie, potrafią zastosować kamuflaż, który powoduje, że nie są widoczne dla ludzkiego oka,
ale też nie są widoczne, a są widoczne dla sprzętu fotograficznego. Ale też właśnie cały myk polega na tym, że niekoniecznie dla sprzętu fotograficznego każdego. Czyli powiem tak, że miałem w życiu takie sytuacje, gdzie równolegle fotografowaliśmy niebo i na przykład ja miałem obiekty, moi koledzy dziennikarze nie mieli. Więc UFO jakby, nie wiem, nie wiemy w jaki to robi sposób, to jest coś w ogóle fantastycznego, potrafi zamanifestować się właśnie nawet na fotografii, tylko komuś, jeżeli uzna za stosowne, że akurat tej osobie, nie wiem z kolei jakie są kryteria wyboru, ale tak rzeczywiście jest. I tu w tym przypadku akurat mamy ten film, który został niedawno odtajniony, który pokazuje, no powiedzmy sobie, niemal jakaś armada UFO, która sobie leci. No ja myślę, że nie będę tutaj komentował Państwu tego, ponieważ sami zobaczycie na swoich ekranach i każdy z Was oceni to, co widzi, prawda? W każdym razie jedno jest pewne, film jest autentyczny, jest nakręcony przez armię amerykańską. Myślę, że dość dobre objaśnienie sprawy UFO w Waszyngtonie, ale teraz troszeczkę zmienimy temat, pozostawimy niebo i zejdziemy bardziej na ziemię. Również w Nowym Meksyku, o którym już tutaj Pan mówił, znaleziono pewne ślady stóp. Proszę opowiedzieć coś więcej, bo to, te zdjęcia wyglądają dość tajemniczo. No właśnie, to my to nazywamy artefaktami. Jeszcze pewien rodzaj artefaktu. Co jakiś czas, i właśnie teraz również, co jakiś czas pojawiają się doniesienia, pojawiają się fotografie, pojawiają się również filmy, jeden z nich Państwo również dzisiaj zobaczycie na swoich ekranach, no, które wręcz wołają o to, abyśmy my otworzyli swój rozum i spojrzeli na dzieje świata, na początek ludzkości zupełnie inaczej. W tym przypadku badania wykazują, że te ślady, których Państwo widzicie zdjęcia, mają 290 milionów lat. No jest to, przyznacie Państwo, okres trudny do wyobrażenia, tym bardziej, że w szkołach, w uczelniach mówi się nam zupełnie co innego. Ja nie mówię o tym, że w tym przypadku następuje całkowity nokaut religii jakiejkolwiek, natomiast mówię tu od strony naukowej. Gdyby tego typu ślady pojawiały się w jednym miejscu, w dwóch, to oczywiście chmara ludzi, którzy są jakby zawodowo powołani przez samych siebie do negowania wszystkiego dookoła, pewnie by oczywiście podniosła niesamowity jazgot, próbując przekonać resztę świata, że to są bajki. No ale niestety nie. Takich śladów stóp są setki. Udokumentowanych, zbadanych wszystkimi dostępnymi metodami. Zatem, no i oczywiście, co nas uderza w tym wszystkim? Uderza nas między innymi to, że te ślady świadczą, że ewolucja przebiegała w sposób zupełnie inny, bo powiedzmy sobie szczerze, wiele śladów, które tu Państwu już pokazywaliśmy, zarówno te, które pokazujemy dzisiaj, no, świadczą o tym, że to są niewątpliwie ślady ludzkie. I to powiedziałbym człowieka, który jakby się, jeżeli chodzi o budowę biologiczną, znajdował mniej więcej na takim etapie, na jakim się znajdujemy dzisiaj. No bo powiedzmy sobie szczerze, te ślady, kiedy przyglądamy im się w szczegółach, no jako żywo przypominają ślady naszych współczesnych stóp. Zatem to, co Państwu też mówię ciągle i powtarzam, zatem ja mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, oczywiście to się nie stanie nagle, ale ta rzeczywistość, ta prawda, która jest odkrywana, która jest dokumentowana, zacznie się przebijać przez te zakręcone akademickie głowy, które no po prostu nie dopuszczają jakby nowych spojrzeń, czy nie dopuszczają nowych dowodów. Archeologia, naukowcy okopali się w takich bunkrach i absolutnie stamtąd nie chcą wyjść. No po prostu kiedyś życie samo rzuci im tam jakąś zadymioną żagiew i wykurzy ich stamtąd. Będą niestety musieli przyznać. Oczywiście my sobie zdajemy sprawę z tego, że jako społeczeństwa nie jesteśmy o wszystkim informowani. My jesteśmy manipulowani, my jesteśmy oszukiwani. No tutaj nie odkrywam Ameryki, bo każdy inteligentny, zdrowo myślący człowiek wie o tym, że
że rządy, nasze rządy, mówię o rządach wszystkich krajów, oszukują nas, robią wszystko, żeby ośmieszyć na przykład problem UFO. No bo jeżeli jakikolwiek rząd na świecie czy przyznałby, że rzeczywiście na ziemskim niebie pojawiają się obiekty, których armie danego kraju nie są w stanie kontrolować, nie są w stanie przechwycić, to podatnicy się zapytają, zaraz chwileczkę, panowie premierzy, prezydenci, panowie generałowie, to za co my płacimy podatki? Na armię, skoro wy sobie, no ale przyznanie się do tego, że po prostu bezkarnie jakiś obiekt w przestrzeń powietrzną danego państwa wlatuje i wylatuje i nie można mu nic zrobić, to jest po prostu klęska dla armii, dla rządu, dla niemal dla całego społeczeństwa. Myślę, że ma pan dużo racji w tym, że świat akademicki nie jest otwarty na nowe odkrycia. Absolutnie. Wręcz ludzi, którzy próbują się, młodych naukowców, którzy próbują się przebić, po prostu ignoruje się i jakby eliminuje ze środowiska akademickiego. No właśnie, to jest bardzo ścisła elita. Tutaj w dziedzinie antropologii, jeżeli chodzi o tą dziedzinę, to oglądałem ostatnio film dokumentalny właśnie o nowych odkryciach, dokładnie, których starsze pokolenie naukowców nie chce zaakceptować, ponieważ to podważa ich własne odkrycia. Dokładnie. Jest się trudno przyznać do błędu. No może w tym przypadku niekoniecznie do błędu, bo na czas, w którym oni badali, być może na te dostępne środki tak to wyglądało, ale no niestety, jeżeli te nowe odkrycia naukowe no, otwierają nam oczy, no to takie okopywanie się we własnych poglądach no, nie jest rzeczą dobrą, jest wręcz rzeczą karygodną. I ja zawsze mówię w sposób taki żartobliwy, że no, skoro wzięło się za coś Nobla, no to tak naprawdę trzeba byłoby go oddać, bo no a tak z piedestału zrzucić się samemu to też trudno to zrobić ludziom, a przecież naukowcy to tylko ludzie. Dokładnie tak jest. Nadal pozostaniemy na Ziemi. Teraz może nie antropologia, ale... Przyznam się, że ja ostatnio mam taki okres w życiu, że trudno mi na Ziemi przebywać, ale staram się rzeczywiście trzymać się Ziemi. W takim razie opuszczamy dziedzinę antropologii, ale porozmawiamy o innych organizmach żywych, o zwierzętach, o takich nieznanych zwierzętach z plaży Acapulco. Właśnie z tymi nieznanymi zwierzętami jest tak, że najczęściej, no oczywiście mówimy o zwierzęciu, no jest to jakaś istota, jakieś zwierzę rzeczywiście, które zostało koło Acapulco wyrzucone przez morze. Zwierzę dość potężne, natomiast no, jest pewien problem, bo zwykle takie zwierzę jest odkrywane po kilku czy kilkunastu dniach, kiedy już jest w stanie daleko posuniętego rozkładu i wtedy rzeczywiście naukowcom trudno jest określić, z czym mamy do czynienia. Pamiętacie Państwo przecież tsunami, które wyrzuciło kilkadziesiąt rodzajów zwierząt morskich, co prawda niewielkich, ale jakże kolorowych i pięknych, których świat nauki nie znał. Po prostu one żyją gdzieś na dużych głębokościach i dlatego ich nie widzimy. Kiedy tsunami jakby zebrało to morze i wywróciło je, nazwę to tak obrazowo, podszewką do góry, to wtedy wyrzuciło również te zwierzątka, które nie były dotychczas znane nauce. No cóż, na głębokościach, na dużych głębokościach morskich, bo my tak naprawdę latamy w kosmos, ale nam jest trudno dotrzeć do, pokonać pewną barierę głębokości i niewątpliwie tam to życie również jest bardzo bogate i na pewno jest tam wiele zwierząt, o których my nie mamy pojęcia. No, wrócę po raz kolejny do latimerii. Jest to ryba trzonopłetwa, która no, zgodnie z orzeczeniem nauki, katedr akademickich, nie istnieje od 180 milionów lat. No i raptem w 67 roku załoga jednego z kutrów rybackich wyłowiła na Atlantyku latimerię. Więc czasami, no, a okazuje się, że coraz częściej ta oficjalna nauka katedralna myli się niestety. I tutaj to, co przed chwilą mówiliśmy, ważne jest to spojrzenie i otwarcie na świat i akceptację tego nowego, co następuje. Wracając konkretnie do tego zwierzęcia, no jak Państwo będziecie widzieli na fotografii, zwierzę jest dość duże. Trudno określić mu jakiś kształt z uwagi na ten stan jakby już rozkładu.
Natomiast no, jest kolejnym takim, no, w tym przypadku bardzo wielkim fizycznie przykładem, że żyją w głębinach morskich i nie tylko właśnie zwierzęta, których dotychczas nie znamy. I tutaj jeszcze aż mnie świerzbi, żeby jeszcze na moment wrócić do słynnego potwora z Loch Ness, oczywiście no, nazwanego tak przez dziennikarzy. Ja zawsze twierdzę, że jest to zwierzę, które przetrwało okres lodowcowy i które w sprzyjających warunkach jeden lub dwa egzemplarze w wielu jeziorach na świecie mogły przeżyć i nadal żyją, więc nie jest to jakiś potwór, tylko jest to jakiś po prostu nasz pra przodek. Myślę, że warto tutaj też wspomnieć o jednym z takich najciekawszych przypadków zwierząt, co do których istnienia ludzie wątpili, to były legendy. Mam tu na myśli chupacabrę, takiego no, nieco zmodyfikowanego psa, tudzież wilka. Ludzie długo wątpili w istnienie tych zwierząt, które polowały na zwierzęta farmerów i dopiero tak. Gdy kilkoro farmerów, kiedy ci farmerzy po prostu upolowali kilka sztuk, cały świat się przekonał, że one jednak istnieją. To znaczy one istnieją, tylko ja do końca nie wiem, czy farmerzy upolowali chupacabry. Chupacabra, o której kiedyś mówiliśmy, jest zwierzęciem tak inteligentnym i tak przebiegłym, że ja nie do końca jestem pewien, że właśnie chodzi o to zwierzę. Miałem spotkanie niemal oko w oko z czymś takim. Oczywiście nie widziałem tego, ale czułem, więc no, powiem, że mam respekt. Co prawda ja nie znam przypadku, żeby chupacabra atakowała ludzi, natomiast mówię tu o wydarzeniach koło Izbicy Kujawskiej, 35 km od Włocławka, gdzie również, bo zresztą na terenie Polski również ona w 2010-2009, że tak powiem, szarżowała i mordowała. Na pewno trudno rozstrzygnąć, czy ta chupacabra to jest ta właściwa, ale na pewno mieliśmy w Stanach Zjednoczonych z przypadkiem, kiedy wątpiono w istnienie zwierzęcia zabijającego. Tak. Zganiano na niewinne pumy, na lamparty, w Kongo na oszalałe pawiany, więc ludzka wyobraźnia, żeby wyprzeć coś, czego nie chce zaakceptować, jest zaiste przedziwna. Z tego wszystkiego wynika, że tak naprawdę wciąż wiele odkryć jeszcze przed nami, że jeszcze nie skończyliśmy eksploracji naszej własnej planety tak naprawdę. Dokładnie, to co mówiliśmy przed momentem, że latamy w kosmos, co prawda jeszcze bliski kosmos, ale nie wiemy tak do końca, co jest na Ziemi, tak? Skoro mówimy już o tym, co można odkryć, to bardzo ciekawy film można znaleźć w sieci, gdzie, no, z którego wynika, że już w starożytności ludzie mogli znać dość zaawansowane techniki. No tak, tutaj tak, tu od razu nam się kłania Wielka Piramida. Ktoś, kto nie był w niej wewnątrz, ktoś, kto nie oglądał, nie dotknął sposobu jej powiązania, jej elementów, sposobu budowania jej, taki człowiek nie ma pojęcia o w ogóle o tym, o czym za chwilę właśnie będziemy mówić i co Państwu pokaże film. Ten film zebrał takie, powiedziałbym, najbardziej klasyczne przykłady obróbki skał, twardych skał granitowych i innych, których używano do budowli różnych miast, konstrukcji kilka czy kilkanaście tysięcy lat temu. I ja tutaj nawet się nie będę kusił o przekonywanie Państwa, bo Państwo po obejrzeniu tego filmu sami się przekonają, że no niestety, ale ci ludzie, którzy według oficjalnej nauki, tu się znowu kłaniamy naukowcom, według oficjalnej nauki budowali piramidę poprzez jakieś rampy, wciąganie bloków. Oczywiście ja osobiście większej bzdury nie słyszałem w życiu, natomiast również w Egipcie, bo część zdjęć została, tego filmu, który Państwo oglądacie, została wykonana w Egipcie, również w Egipcie stosowano, no powiedzmy sobie szczerze, urządzenia mechaniczne do wiercenia, do przycinania, do obróbki tych najtwardszych skalnych bloków, ogromnych. Używano narzędzi mechanicznych, narzędzi o wysokim stopniu technologicznego skonstruowania. I teraz powstaje pytanie, które nurtuje, myślę, no przynajmniej myślącą część świata, czy
taką technologię osiągnęła ludzka cywilizacja, czy jest to technologia kosmitów, czy po prostu była jakby wizyta istot o wyższym poziomie rozwoju, którzy to zbudowali. No przyznam się Państwu, że ja sam stoję okrakiem, bo i są jakby dowody na hipotezę, no jest wiele dowodów na to, że były tu istoty zaawansowane technologicznie wyżej od nas, ale również wiele rzeczy wskazuje na to, że ludzka cywilizacja jest tak skonstruowana, że dochodzi do pewnego stopnia rozwoju i nagle znika. No jeżeli zajrzymy na moment do Pumapunku, które to miasto, no nie wiemy jak było zbudowane, ja myślę, że ten film Państwu pokaże, że sposób obróbki tych granitowych, ogromnych bloków wskaże Państwu kierunek, ale że to miasto zbudowano, ale najdziwniejsze jest to, że to miasto zostało zburzone, ale zostało zburzone w taki sposób, jakby została użyta broń, której my dzisiaj nie znamy. Nie wiem, może to była jakaś broń ultradźwiękowa, bo to, co zostajemy dzisiaj po tysiącach lat Pumapunku, nie świadczy o tym, że nastąpiło tam uderzenie bronią jądrową. Myślę, że nastąpiło uderzenie bronią o jeszcze bardziej zaawansowanych możliwościach, aczkolwiek w wielu miejscach w Pumapunku występuje promieniowanie, na które reagują liczniki Geigera. Zatem mogła być również zastosowana broń atomowa, jak i broń inna. Oczywiście wspomnę tylko na marginesie, że już Państwu wiele lat temu usiłowałem Państwa przekonać, że opis zagłady Sodomy i Gomory jest uderzeniem jądrowym w określone miasta na Bliskim Wschodzie, bo one tam się wtedy znajdowały. No, myślę, że to kolejna historia, która udowadnia, jak naprawdę mało wciąż jeszcze wiemy o swojej przeszłości, podobnie jak te ślady stóp. Myślę, że znów to podkreślę, wiele odkryć przed nami, ponieważ co chwila tak naprawdę zdarzają się odkrycia, gdzie mamy bardzo stare budowle, o których nikt by nie pomyślał, że tak dawno mogły powstać. Tak, te odkrycia, my dowiadujemy się o odkryciach, których nie udało się zakamuflować, ukryć, bo wiele odkryć jest przed nami ukrywanych, przed społeczeństwami ludzkimi, bo przecież ludzie zaczną pytać, tak? I ta elita naukowców znajdzie się w niesamowicie trudnym położeniu. No, co my mamy odpowiedzieć, tak? A już się kłamać nie da, bo świadomość społeczeństw jest coraz wyższa i ludzie będą żądać prawdy. No myślę, że też wielką rolę odgrywa internet, tak jak tutaj te filmiki, które pokazywaliśmy. Niewątpliwie, oczywiście. Tak, bo to dociera do milionów ludzi. Tylko chęć obejrzenia tego, zatrzymania się w biegu i zastanowienia. Dokładnie, myślę, że tak jest. Na pewno warto się zastanawiać, warto badać, aby dojść po prostu do prawdy. Dokładnie. Jakakolwiek by ona tu nie była. Jakakolwiek, tak. Dobrze, panie Stanisławie, w takim razie dziękuję panu bardzo za... Ja również dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę. Proszę Państwa, my spotkamy się ponownie za tydzień, ponownie z udziałem pana Stanisława, no ale właśnie, znów jeszcze, w studio, czy... Ja jeszcze mam taką nadzieję, że za tydzień uda się nam spotkać bezpośrednio, a może jeszcze za dwa, ale ja nie chcę Państwu obiecywać, bo to jest uzależnione od wielu czynników. Aczkolwiek muszę stwierdzić, że są pewne osoby w moim życiu, które inspirują mnie wręcz do tego, abym tu znajdował się bezpośrednio z Państwem, no ale mówię, nie zawsze życie pozwala mi na to, ponieważ jest praca, są obowiązki i inne rzeczy, ale przyrzekam, że zrobię wszystko, aby być z Państwem jak najczęściej. W takim razie trzymamy za słowo. Państwu dziękuję za uwagę i miejmy nadzieję, że Pan Stanisław jak najczęściej będzie mógł Państwu opowiadać na żywo u nas w studio o kolejnych niewiarygodnych sprawach.